Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam tych wszystkich, którzy już byli na poprzednim wykładzie dotyczącym Emanuela Małyńskiego, jak i tych, którzy z tą postacią stykają się po raz pierwszy. Postaram się, żeby ten wykład, który dotyczy bardzo konkretnego tematu, również przybliżył samą postać, żeby Państwo wiedzieli, o kim my w ogóle mówimy, bo jest to postać praktycznie nieznana. Proszę Państwa, jeszcze gwoli pewnych spraw związanych ze wstępem. Mianowicie te kilka lat poszukiwań różnych informacji na temat Emanuela Małyńskiego zaowocowało pewnym zainteresowaniem tą postacią. Ja z satysfakcją odnotowuję, że pojawiły się nowe tłumaczenia na język hiszpański Małyńskiego i następuje renesans jego myśli w Hiszpanii. W Polsce, jak Państwo widzą, mamy pierwszą książkę, znaczy nie są to jedyne publikacje, ja o tym powiem, ale pierwszą książkę tłumaczoną z języka francuskiego Emanuela Małyńskiego pod tytułem Nowa Polska. Jest to jeszcze ciepły, że tak powiem, produkt prosto z drukarni. Ja to dostałem raptem dwa dni temu. Zdążyłem tylko przejrzeć, powiem Państwu. Aczkolwiek o tej książce i o tym, co w środku, co w niej, na pewno parę słów będzie. Jest przygotowywane polskie tłumaczenie pierwszej pracy Emanuela Małyńskiego, z praktycznie wydanej w lutym 1918 roku publikacja Short Cut to a Splendid Peace. A też wiem, że w przygotowywanej pracy na temat polskiej myśli związanej z integracją europejską będzie fragment jego książki Na ratunek Europie, gdzie ta myśl właśnie związana z zjednoczeniem Europy przeciwko komunizmowi będzie zaprezentowana. Także widać, że ten rok będzie obfitował w różne publikacje związane z Emanuelem Małyńskim. Ja z tego powodu się bardzo cieszę, bo powiem Państwu tak, że jest to obszar na tyle obszerny do badań, do poszukiwania jakichś nowych informacji, rozległy i geograficznie, bo proszę sobie wyobrazić, informacje na temat Emanuela Małyńskiego można znaleźć w archiwach Wielkiej Brytanii. Jestem przekonany, że do tej pory jeszcze nie spenetrowaliśmy bardzo dokładnie tego, co można znaleźć w Stanach Zjednoczonych, a również na wschodzie, chodzi mi tutaj o Rosję bądź Ukrainę. Proszę Państwa, jeszcze parę uwag wstępnych, zanim opowiem o tym, kim on w ogóle był. A mianowicie jestem przekonany, że to, co dzisiaj będę tutaj mówił, może być dla niektórych z Państwa, bądź ewentualnie słuchaczy tego wykładu, pewne szokujące. A mianowicie Emanuel Małyński w kontekście rozważań o II Rzeczpospolitej, a ja doskonale wiem, że my w Polsce, zwłaszcza ci, którzy pamiętają komunizm, traktujemy II Rzeczpospolitą jako ten element, który zawsze był stawiany w opozycji do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, do komunizmu, więc jego poglądy bardzo krytyczne względem II Rzeczpospolitej mogą być szokujące, mogą być uważane za obrazoburcze. Ja tutaj zacytuję parę tylko zdań z publikacji Emanuela Małyńskiego. On wychodził z założenia, że ta nowa Polska, jak to on ją nazywał, to kantor metropolii tak naprawdę, to centrum kapitalizmu ubrane w cnoty obywatelskie, a nawet kram ozdobiony nacjonalistyczną frazeologią. W ten sposób rozczytywał rzeczywistość polityczną II Rzeczpospolitej, aczkolwiek my sobie jeszcze to rozbierzemy na pewne elementy głębsze, że się tak wyrażę, bo nie każdy był krytykowany z polityków II Rzeczpospolitej przez Małyńskiego i zaraz szybko się zorientujemy w jego sympatiach i antypatiach politycznych. Proszę Państwa, więc to może być szokujące. Ja bym tutaj chciał bardzo mocno podkreślić, że w momencie, kiedy ja omawiam jego poglądy, to ja niekoniecznie zawsze się z nimi zgadzam. To niekoniecznie zawsze podpisałbym się obydwoma rękami pod tymi poglądami. Wiele elementów trzeba jeszcze przeanalizować, zastanowić się nad nimi, ale też jeszcze jedna bardzo istotna rzecz jest tutaj ważna w sytuacji, w której sięgnęliby Państwo po publikację Emanuela Małyńskiego, chociażby w języku polskim. Dwie książki przedwojenne, które gdzieś można znaleźć w bibliotekach, a na pewno jedną z nich, którą będę tutaj dzisiaj pokazywał, ściągnąć z Federacji Bibliotek Cyfrowych, bo ona jest tam dostępna i można bez najmniejszych problemów się zabrać za czytanie Małyńskiego. W każdym razie przy czytaniu trzeba uzbroić się w cierpliwość, a mianowicie te wywody są często bardzo rozwlekłe i tak naprawdę człowiek czytając tą książkę czy te publikacje jego, tak naprawdę szuka tam jakiegoś jednego celnego zdania.
ono się znajduje oczywiście tam i Państwo są w stanie znaleźć bardzo wiele interesujących przemyśleń, ale one toną często w bardzo emocjonalnym języku autora. On sam mówił o sobie, że jest człowiekiem bezkompromisowym, że nie uznaje żadnych kompromisów. Też to wyjaśnimy sobie, czy rzeczywiście tak było, bo nie całkiem to tak jest. To nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie być ludźmi całkowicie bezkompromisowymi, ale taki starał się być, a zwłaszcza taki był w swojej publicystyce, gdzie no, tymi razami dzielił na lewo i prawo praktycznie bez jakiegoś opamiętania. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły te poglądy Emanuela Małyńskiego, o których dzisiaj będę mówił, z czego one wynikały? Chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, z jaką osobą mamy do czynienia, a ja tutaj omawiając to posłużę się wydaną niedawno książką brytyjskiej pani historyk literatury Lauren Arrington, poświęconą postaci chyba nie mniej nieznaną jak Emanuel Małyński, jeśli chodzi o historię Polski. A mianowicie ona napisała bardzo interesującą biografię małżeństwa Kazimierza Markiewicza i Konstancji Markiewicz. No, myślę, że niektórzy z Państwa być może to nazwisko kojarzą. Jedni będą kojarzyli z malarstwem, inni z teatrem, a jeszcze inni z dziennikarstwem w II Rzeczpospolitej, ponieważ Markiewicz był dziennikarzem konkretnie Rzeczpospolitej, tej gazety w II RP. Jego żona pochodząca z brytyjskiej arystokracji, Konstancja Gorbot, no, była nietuzinkową osobą, mianowicie i on, i ona do I wojny światowej mogliby być zaliczeni nie tylko do bohemy artystycznej, ale przede wszystkim do takiej lewicy politycznej, powiedzielibyśmy. A mianowicie on przede wszystkim, pomimo swojego ziemiańskiego pochodzenia, zapatrzony właśnie w idee socjalistyczne, ona feministka i to wojująca sufrażystka w tamtych czasach, osoby szokujące swoim stylem życia, ale co jest bardzo interesującego, na co zwraca uwagę pani Lauren Arrington, a mianowicie I wojna światowa powoduje u nich absolutny szok, a zwłaszcza rok 1917, a mianowicie rewolucja bolszewicka w Rosji. I to powoduje i u Konstancji Gorbot, i u Kazimierza Markiewicza praktycznie zwrot w swoich poglądach o 180 stopni. I dlaczego ja mówię o nich przy okazji Małyńskiego? Nie tylko z tego powodu, że brat Konstancji Gorbot, czyli Jocelyn Gorbot, był naprawdę serdecznym przyjacielem Emanuela Małyńskiego i zachowała się korespondencja pomiędzy nimi. Również Markiewicz należał do grona jakichś znajomych czy przyjaciół Małyńskiego, ale z tego powodu, że Małyński bardzo przypomina tę postać, a mianowicie on jest dandy, on jest rzeczywiście takim lekko duchem, powiedzielibyśmy, bardzo bogatym człowiekiem do I wojny światowej. On się niespecjalnie zajmuje ani sprawami politycznymi, oczywiście ma je, jest wykształcony, co prawda wytyka mu się, że to wykształcenie jest chaotyczne, niepełne i w żaden sposób nieukierunkowane. Jest erudytą, tak by można było powiedzieć, ale to są rzeczy, którymi on po prostu żyje chwilą obecną. Zajmuje się tym, co go pasjonuje i nie ma w tym jakiejś głębszej refleksji. Ta głębsza refleksja następuje w czasie I wojny światowej, w którą on wchodzi jak duża część młodego pokolenia, choć on do niego już nie należy w tamtym czasie, w całej Europie, a mianowicie przeżywa w pierwszym momencie to ten zachwyt wojną, ale bardzo szybko od tego zachwytu przechodzi do totalnej krytyki i przechodzi i buduje prawicowe poglądy pacyfistyczne. Ja się tego nie boję powiedzieć, a mianowicie jest zdecydowanym przeciwnikiem wojny i postaram się to na końcu, jak zdążymy, wytłumaczyć, dlaczego on był przeciwnikiem wojny. Mianowicie tu chodziło po prostu o to, że on zdawał sobie sprawę, że każdy nowy konflikt w Europie tak naprawdę ugruntowuje władzę głównego wroga Europy, jakim jest komunizm w tym momencie. Proszę Państwa, Małyński przeżywa również taki wstrząs. Ten wstrząs oczywiście jest zbudowany w trochę bardziej skomplikowany sposób niż u naszego małżeństwa polsko-brytyjskiego, a mianowicie on go przeżywa pod wpływem tego, co się dzieje w 1916 roku, a mianowicie po pierwsze ogłoszenie, że Królestwo Polskie utworzone, czy właściwie ogłoszone przez Austro-Węgry i Cesarstwo Niemieckie jest wprowadzone na mapy i to powoduje u niego wstrząs, bo to nie zrobiła Antanta, a on z nią przecież na samym początku utrzymywał ścisły kontakt i pokładał w niej nadzieję, dając masę pieniędzy armii carskiej na dozbrojenie i budując de facto lotnictwo rosyjskie,
tego pierwszego momentu I wojny światowej, a druga sprawa to jest 1917 rok i rewolucja bolszewicka. I to jest moment, w którym on zmienia swoje poglądy w tym znaczeniu, że staje się człowiekiem świadomym pewnych rzeczy, które dzieją się dookoła niego. Że stara się im przeciwstawić, buduje swoją koncepcję polityczną, która później jest przelewana na papier, zwłaszcza po roku 1922. Dobrze, to taki wstęp, może mocno przydługawy, ale Państwo mi go wybaczą, on jest, myślę, że konieczny. Proszę Państwa, Marek Emanuel Witt-Małyński, bo dokładnie o tej postaci mówimy, on często w książkach jest nazywany Markiem Małyńskim, Emanuelem Małyńskim, urodził się w roku 1875 w Żurnem, to jest obszar dzisiejszej Ukrainy, dokładnie miasta Berezne. Tu je widzimy na tej fotografii z czasów II Rzeczpospolitej. Widzimy kościół świętego Kajetana, który był kościołem parafialnym, katolickim w Bereznem, do którego rodzina Małyńskich uczęszczała. No, parę słów o tym, kim był Emanuel Małyński, tu go prezentuję jako szermierza. Może zacznę od tego, był rzeczywiście wybitnym szermierzem, był uznawany za osobę w randze mistrza szpady i to w fechtunku tak zwanym pojedynkowym. Nie udało mi się jeszcze znaleźć bardzo wielu jakichś przykładów jego pojedynków, ale no, mogę Państwu powiedzieć, że na pewno dwa były. Z których wyszedł on zwycięsko. Na tyle, na ile mi wiadomo, nie. To było do pierwszej rany. Taki przynajmniej pojedynek opisuje Cléo de Mérode, wybitna prima ballerina, która no, wszystko na to wskazuje, bądź miała być jego żoną, bądź była w sferze zainteresowań Emanuela Małyńskiego. W ten sposób ona to przedstawia, że to bynajmniej nie było nic głębokiego. To jest jeszcze, umówmy się, nie ma czasu na to, żeby o tym opowiadać. Jest to cała historia na, no nie wiem, może nie całe spotkanie, ale na pewno na dużą część spotkania. Proszę Państwa, rodzicami Emanuela Małyńskiego był Michał Małyński oraz Anette, inaczej Anna z Wranglów, czyli należał do, powiedzielibyśmy, ziemiaństwa, rzeczywiście tej takiej wysokiej klasy, ale od razu chciałbym powiedzieć, nie był hrabią, jak często był tytułowany. I proszę Państwa, i trzeba powiedzieć jednoznacznie, ja nie znalazłem żadnego dokumentu przez niego sygnowanego jako hrabia. Natomiast jego tytułowano w ten sposób, książka A Short Cut to a Splendid Peace jest tytułowana jako hrabia Emanuel Małyński i to są jedyne rzeczy, które by na to ewentualnie wskazywały, że coś z tym tytułem hrabiowskim jest. Jego wuj w każdym razie używał takiego tytułu i był za to, no, jakby to powiedzieć, no, wskazywano mu na to, że nie ma praw tak naprawdę tego tytułu hrabiowskiego. Spadek, a naprawdę no, niebagatelny, potężny spadek, otrzymał pierwszą część tego spadku w roku 1903, właśnie po śmierci swojego wuja Jana Małyńskiego, niezwykłego ekscentryka naszych kresów wschodnich, również powiedzielibyśmy pisarza, człowieka z wielkimi ambicjami, straszliwego mizogina. W każdym bądź razie on podarował mu potężny spadek w postaci ziemi, a zarazem pewnych dóbr kultury, bo był kolekcjonerem sztuki. Resztę majątku otrzymał po śmierci swojego ojca Michała Małyńskiego w roku 1913 i to były dobra niewirkowskie, orzechowskie oraz Berezno i Zabara Korecka na terenie Ukrainy. Po 1918 roku, proszę sobie wyobrazić, Małyński pomimo tych wszystkich perturbacji związanych z wytyczeniem granicy po traktacie ryskim zajmował 9. miejsce wśród polskich ziemian, jeśli chodzi o rozległość swoich dóbr ziemskich. Te dobra obliczano gdzieś w rachubach ponad 48 tysięcy hektarów, więc były one potężne, pomimo tego, że traktat ryski część dóbr Małyńskich zostawił po stronie sowieckiej. On tego nie potrafił przeboleć, a później to, co się działo w II Rzeczpospolitej, i tu już zdradzam Państwu, z czego wynika ten bardzo negatywny, te negatywne jego zdanie o elitach politycznych II Rzeczpospolitej, mianowicie prześladowania ekonomiczne, jeśli mogę to tak sprecyzować, były tym powodem, że on się ustosunkował do władz II Rzeczpospolitej bardzo negatywnie. Jego
publicystyka polityczna, proszę Państwa, to jest około 40 książek, tak byśmy mogli to mniej więcej policzyć, one tutaj co prawda mi się trochę rozstrzeliły i Państwo nie widzą w tej chwili wszystkich. Książki w trzech językach, w języku angielskim, w języku francuskim, głównie w języku francuskim pisał oraz w języku polskim. One z tych książek, które tutaj są wypisane, no dzisiaj nam będą tak naprawdę najistotniejsze, najbardziej potrzebne pierwsze dwie, czyli Najkrótsza droga do szczęśliwego pokoju, jeśli możemy to tak na szybko przetłumaczyć, czy ewentualnie Na ratunek Europie, a oprócz tego krótkie rozważania dotyczące Konstytucji Polskiej. Kilka książek tak naprawdę dotyczy spraw stricte polskich, tak jak również Nowa Polska. Proszę Państwa, no i przechodzimy już teraz do analizy jego poglądów dotyczących II Rzeczpospolitej, a mianowicie jaki on przyjmował punkt widzenia jeszcze w czasie I wojny światowej, a mianowicie w momencie publikowania, tak jak mówiłem, ta książka została opublikowana w lutym 1918 roku. I jaką wizję Polski on tutaj przedstawia? Mianowicie w tej książeczce tym punktem wyjściowym do pewnych przemyśleń, pomimo tego, że on to nie jest stricte odnotowane, jest wezwanie do tak zwanego pokoju natychmiastowego z 1 sierpnia 1917 roku, echa tego dokumentu, tego orędzia papieża Benedykta XV widzimy w tej książeczce. Jak Państwo wiedzą, był to bardzo ważny dokument z perspektywy polskiej, ponieważ to był dokument oficjalnej głowy państwa, powiedzielibyśmy, który jako pierwszy stwierdzał już po akcie 5 listopada z perspektywy kogoś patrzącego na wojnę nie przez pryzmat okopów, nie przez pryzmat poparcia dla jednej strony, ale gdzieś z zewnątrz, że musi powstać państwo polskie. Mianowicie ten dokument, który został przez prezydenta Wilsona, przez włoskie władze praktycznie skazany na totalne zapomnienie, wzywał do natychmiastowego pokoju bez wskazywania strony pokonanej w tym konflikcie zbrojnym. A mianowicie papież przestrzegał, że dalsze kontynuowanie tego konfliktu zbrojnego może zakończyć się katastrofą dla całej cywilizacji europejskiej, dla całej Europy, dla wszystkich narodów Europy i jak doskonale wiemy, nie pomylił się, bo było już po rewolucji lutowej, a przed rewolucją październikową, pomiędzy tymi dwoma rewolucjami sytuacja była napięta nie tylko w Rosji, ale również w innych częściach Europy. Ja Państwu powiem tylko jedną prostą rzecz, a mianowicie bieda, jaka już wtedy panowała w Europie, jest dobrze widoczna przez prosty przykład, jakim jest liczba kalorii, jaką miał żołnierz frontowy armii niemieckiej na jeden dzień. To było 1000 kalorii, proszę sobie wyobrazić. To proszę sobie to teraz przełożyć na to, jak wyglądało życie przeciętnej osoby, która mieszkała w jakimkolwiek mieście w tym czasie niemieckim. A to nie dotyczy tylko Niemiec, to dotyczy całej Europy, która głoduje w tym czasie. Proszę Państwa, więc on zabrał się do pisania jeszcze w 1917 roku, w 1918 w języku angielskim ona się ukazała i ściągnęła na niego bardzo takie nieprzyjemne reakcje. On sam wspominał o tym, że dzwoniono do niego w Paryżu, wyzywano go od pacyfistów, od defetystów, wzywano go do opuszczenia Francji. On rzeczywiście w pewnym momencie to robi, a mianowicie opuszcza Francję, wyjeżdża do Szwajcarii, ale kontynuuje tą swoją pracę na zasadzie wydania wojny wojnie. On w tym momencie jest już zdecydowany, że Europejczycy powinni pójść po rozum do głowy, zakończyć ten konflikt zbrojny i jakiekolwiek dolewanie oliwy do ognia byłoby bardzo złe. Jak widział w tym momencie sprawę polską? Mianowicie w 1918 roku, kiedy ta książka wyszła, ona była też szokująca jeszcze z jednego podstawowego powodu. Mianowicie państwa Antanty wychodziły z założenia, że Rosja, obojętnie jaka ona będzie, ona jest sojusznikiem i ona powinna kontynuować po stronie Antanty wojnę, udział w I wojnie światowej. Podczas kiedy Emanuel Małyński wyszedł z założenia, że chaos, jaki powstał w Rosji, a proszę pamiętać, on w Rosji w
tym czasie był i widział i obserwował to, co się dzieje. W pewnym momencie on nawet wspomina, że wolałby przeżyć jeszcze dwie następne wojny. On to pisze przed swoją śmiercią, niedługo przed swoją śmiercią. Może trochę na wyrost, bo my wiemy, jaka była II wojna światowa, a przypomnę, on jej nie dożył. Zmarł w 1938 roku w Szwajcarii. Ale wyszedł z założenia, że wolałby widzieć jeszcze dwie wojny światowe niż jedną rewolucję bolszewicką, taką, jaka miała być, jaka była w Rosji. W każdym bądź razie Małyński kształtuje w tej broszurze pogląd o tym, że tak naprawdę cała Europa ma otwarte pole działania w Rosji. Tam jest chaos, tam rządzą bandyci i kryminaliści, jak on pisał wprost. I w tym momencie nie stoi nic na przeszkodzie, aby dokonać, mówię wprost, używam tutaj prostego języka, rozbioru Rosji. A mianowicie państwa europejskie powinny podzielić Rosję na swoje własne strefy wpływów. Jest to tak naprawdę, jak on wychodził z założenia, klucz do wielkości Polski w tym momencie. On wychodził z założenia, że granica państwa polskiego, jakie powinno powstać po I wojnie światowej, to tutaj specjalnie jeszcze nie otwieram tej następnej, tego tekstu, który chciałem Państwu pokazać, ale to jest linia Dniepru. Proszę Państwa, więc ja myślę, że Państwo są w stanie sobie tutaj tą linię Dniepru znaleźć na mapie, jak Państwo widzą, gdzie jest Rosja, gdzie jest napis Lituania, to tam biegnie Dniepr na południe i wpada do Morza Czarnego. Tego, rzecz jasna, ujścia nie widzimy. Więc jego program to program tak naprawdę budowy Polski sprzed pierwszego rozbioru w pełnym zakresie terytorialnym, program, o którym marzono po cichu, jak Państwo doskonale wiedzą, niewielu polskich polityków miało odwagę go wyartykułować wprost. Do nich należał między innymi generał Haller, który wychodził z założenia, że te granice powinny być jak najszersze na wszystkich możliwych, że tak powiem, kierunkach. Ten program, program rozbioru Rosji, to nie jest tylko i wyłącznie program Małyńskiego. Mianowicie Państwo by znaleźli pewne echa podobnego sposobu myślenia u Władysława Studnickiego, który też wychodził z założenia, że po rewolucji komunistycznej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rzeczywiście tam tak naprawdę zadecydować na korzyść ludności miejscowej, ale za jakiekolwiek władze rosyjskie w tym momencie. Więc w ten sposób moglibyśmy ten program scharakteryzować. Jak on to widzi? A mianowicie on widzi, że ta Polska powinna być zbudowana przede wszystkim z tego, co jest tak zwaną kongresówką, czyli Królestwem Kongresowym. Powinny do niej należeć ziemie Księstwa Litewskiego. On je określał jako ziemie wileńskie, mińskie i grodzieńskie, a mianowicie te obszary na wschodzie, oraz Ukraina aż po Dniepr, ale co jest bardzo istotnego i co było dla niego bardzo ważnym elementem geopolitycznym, a mianowicie z dostępem do Morza Czarnego, z Odessą i Krymem. My możemy powiedzieć, i ja doskonale wiem, że w Polsce bardzo wiele osób by w tym momencie się puknęło w czoło, powiedziało, gdzie tam tak daleko na wschód, i że to tak naprawdę nie polskie ziemie, ale proszę zwrócić uwagę, że on jest jednym z nielicznych polskich polityków, który sięga do dawnego, bardzo dawnego programu politycznego budowanego w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, a później kontynuowanego przez Jagiellonów. To jest stuprocentowy, tak naprawdę powiedzielibyśmy, epigon, no może trzeba użyć takiego sformułowania, epigon idei jagiellońskiej. Ta idea jagiellońska oczywiście jest inna niż ta, która będzie później budowana w koncepcji Międzymorza, ale myślę, że jest bardzo interesującym przedstawieniem pomysłu na Polskę po I wojnie światowej. Proszę Państwa, jak doskonale pamiętamy, 8 stycznia 1918 roku został ogłoszony słynny i bardzo hołbiony w Polsce program prezydenta Wilsona, program pokoju europejskiego po I wojnie światowej, mianowicie tego ładu, który Ameryka chciała zbudować. Doskonale wiemy, bo się tym bardzo napawamy i napawaliśmy się w ubiegłym roku i pisano artykuły, jaki prezydent Wilson był bardzo dobry dla nas. Przedostatni punkt dotyczył budowy państwa polskiego, miała być to Polska etniczna, z swobodnym dostępem do morza, czyli Polska taka, na której Polacy stanowią większość etniczną. Możemy sobie tutaj dopowiedzieć, czy wschód to są takie tereny z swobodnym dostępem do morza. Ja zawsze zadaję pytania, jak mam spotkania z młodzieżą, żeby mi wytłumaczyli, jak to się da zrobić, te dwa elementy pogodzić, a mianowicie jednolitość etniczną i większość polską, a zarazem swobodny korytarz do Morza Bałtyckiego, bo tak sobie to Wilson wyobrażał, proszę Państwa. Ale chciałbym, żeby Państwo postarali się zrobić jeszcze jeden krok do przodu.
a mianowicie uczynić jeszcze jeden krok w analizie pomysłów prezydenta Wilsona, a mianowicie zestawić punkt 13 z punktem 6, czego się w Polsce praktycznie nie robi, nie czyni, a mianowicie z punktem dotyczącym Rosji, w którym jest wprost napisane, że Rosja, przypomnę, Rosja Czerwona, ma prawo do samostanowienia i wyboru swojego ustroju politycznego, proszę zwrócić uwagę, oraz punkt, w którym jest wprost napisane, że ziemie rosyjskie, które są w tym momencie pod okupacją austriacką i niemiecką, mają być ewakuowane. Państwo rozumieją, że ten punkt stoi w sprzeczności z punktem 13 dotyczącym normalnego, niepodległego państwa polskiego. Bo no, w tym momencie my musielibyśmy się zastanawiać, jak w tym momencie określić tereny na przykład Królestwa Kongresowego. Jak my doskonale wiemy, Wilson swoje, ale po cichu Francuzi i Anglicy, którzy mieli trochę więcej oleju w głowie albo inne pomysły polityczne i inne cele polityczne, rozpoczynając rokowania pokojowe z Niemcami, zażądali tylko jednej rzeczy, a mianowicie ewakuacji wszystkich wojsk niemieckich z terytorium Francji, ale przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich jednostek niemieckich na wschodzie, żeby ta nawała bolszewicka nie poszła na Europę. Proszę zwrócić uwagę na to. Więc myślę, że ten element jest bardzo istotny do zrozumienia, dlaczego Emanuel Małyński wychodził z założenia, że Wersal i to, co się stało na Wersalu, na konferencji paryskiej, tak naprawdę powinno być z perspektywy polskiej negatywnie postrzegane, negatywnie interpretowane. A mianowicie Małyński pisał o tym, że konferencja paryska, która została odtrąbiona przez jedną z sił politycznych polskich, a mianowicie przez Narodową Demokrację jako wielki sukces polityczny, tak naprawdę miała na celu osłabienie Polski. Miała na celu budowę Polski małej i etnicznej, powiedzielibyśmy. Jak to nazywał Małyński, tak zwanej nowej Polski w tym momencie, cofniętej z ziem wschodnich. Jeśli Państwo nie wierzą, przeanalizować, jak wyglądała linia Dmowskiego na wschodzie i gdzie ona miała przebiegać i dlaczego miała przebiegać tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, a mianowicie proszę zwrócić uwagę, że cała koncepcja pokoju paryskiego oparła się na tak zwanym prawie samostanowienia narodów, która była głównym pomysłem amerykańskim, głównym pomysłem prezydenta Wilsona. Ale my bardzo często podchodzimy do tego, że oczywiście to było prawo dla nas. Nie. Ono było również prawem, proszę pamiętać, dla Rosjan, Ukraińców, Litwinów, Białorusinów i innych. I w ten sposób traktat wersalski do tego podchodził. To już były nasze rozgrywki polityczne, że nam się udało tak, a nie inaczej pewne rzeczy poukładać w pierwszych latach niepodległości. Jak doskonale wiemy, bardzo często zbrojnie i pewnym przebojem, powiedzielibyśmy. Więc Małyński wchodził z założenia, że prawo narodów do samostanowienia jest jednym z fundamentów ideologii demokratycznej i jest tak naprawdę absurdalne, bo powoduje, że tak naprawdę powstaną w Europie małe, niezdolne do samodzielnej obrony byty polityczne, które no, nie obronią się przed komunizmem, ale to jest jedna sprawa, a z drugiej strony są tak naprawdę tylko i wyłącznie parawanem dla pewnych oligarchii, jak to on pokazywał na przykładzie małego państewka litewskiego. Gdzie tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, czy ta republika była odzwierciedleniem Wielkiego Księstwa Litewskiego? Trudno powiedzieć. Państwo odpowiedzą sobie sami w tym momencie. Wielkie Księstwo było białoruskie. No, on to też pisze. On to też pisze, dokładnie. Że ta Augsztota, ten teren żmudzi, gdzie został przez chłopów przechowany język litewski, chodzi mi tutaj o język bałtycki, no to niekoniecznie są tereny historyczne i wychodził z założenia, że elita intelektualistów, która chciała władzy, tą władzę dzięki takiemu prawu do samostanowienia uzyskuje. Nie? Natomiast no, czy to pomaga w czymkolwiek w Europie? Nie. On wychodził z założenia, że powinno powstać wspólne państwo złożone z tych właśnie kilku części, czyli z Polski, zamieszkanej przez Polaków, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Jeden organizm polityczny. Proszę Państwa, kolejny bardzo ważny element, a mianowicie to, co tutaj czytamy w książce Na ratunek Europie, napisanej w roku 1922, że konferencja paryska była przez Francuzów tak zbudowana, aby z Polski
uczynić element odciągający uwagę Niemiec od tego, co się ewentualnie dzieje w Europie Zachodniej. Element gry politycznej tak naprawdę dla Francji, o czym my doskonale wiemy w momencie, kiedy były pertraktacje niemiecko-francuskie i Francuzom udało się tak pięknie skierować zainteresowanie Niemców na wschód, jednocześnie potwierdzając, że granica ta po I wojnie światowej między Francją a Niemcami jest granicą nienaruszalną, proszę zwrócić uwagę. Czyli Alzacja i Lotaryngia jest francuska w tym momencie. A mianowicie on pisał tak, Polska została przeznaczona do roli masy politycznej i wojskowej przeciw Niemcom. Ma być potencjalną przyczyną, elementem gry ofensywnej lub defensywnej, pretekstem w razie ryzyka konfliktu. Jest Cerberem skazanym na pilnowanie w dzień i w noc wrzącego europejskiego kotła, czekającego cierpliwie na wybuch nowego konfliktu. Polska jest państwem dalekim od utrzymywania pokoju w bilansie polityki europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, to zdanie jest bolesne. My mamy być pretekstem nowej wojny, nowego konfliktu zbrojnego, jeśli tak będzie wygodnie dla państw Europy Zachodniej. Raczej straszydłem prowokującym Niemcy do nowego działania. Ma być wieczną, potencjalną przyczyną nowej wojny w Europie. To jest w pewnym sensie prorocze, proszę zwrócić uwagę, co pisze Małyński. A mianowicie Francuzi zbudowali układ w Europie taki, który jest dla nich bardzo wygodny. Jeśli państwo interesowali się polityką zagraniczną poprzednich wieków, to możemy powiedzieć, że ta polityka francuska się tak naprawdę nie zmieniła od XVII wieku. Tu nigdy nie zależało im, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, na posiadaniu takiego porządnego, pewnego, wielkiego partnera. Tu miał być zawsze element gry albo przeciw Austrii, albo przeciwko jakiemukolwiek innemu państwu. Proszę zwrócić uwagę, kiedy dochodziło do ostatecznego wyboru swojego alianta, to dla Ludwika XIV, a później innych królów Francji, bądź innych prezydentów Francji, zawsze tym kimś się okazywała, teraz będę wymieniał po kolei, Szwecja, nie? Przypomnijmy sobie XVII wiek, Turcja, też XVII wiek, później Moskwa, później Czechosłowacja, Rumunia, a Rzeczpospolita była tylko i wyłącznie pewnym takim elementem, trochę zanarchizujemy przy pomocy Rzeczpospolitej albo Polski ten element, a my w tym momencie będziemy mogli swobodnie zrobić pewne rzeczy u siebie. Będziemy mogli tak poukładać swoje własne interesy, żeby nam było dobrze i bezpiecznie. Proszę Państwa, oczywiście, czy się mamy obrażać na Francuzów, że oni w ten sposób myśleli? Nie. Ale myślę, że to, co jest istotnego, to i o czym wspominał Małyński i pisał, to też może być dla nas bolesne. Małyński pisał wprost, że Polacy są politycznymi samobójcami, że prędzej pomyślą o innych i będą się bili za innych, będą starali się poukładać wszystkie rzeczy, żeby innym było dobrze, a o sobie pomyślą na końcu. Proszę zwrócić uwagę na to. To jest cytat, to nie jest teraz przeze mnie jakaś parafraza. Samobójcy polityczni. Przypomnijmy sobie słynną książeczkę Adolfa Bocheńskiego Samobójcze tendencje narodu polskiego, która w II Rzeczpospolitej została wydana. Widzimy, że no tutaj jest też pewnego rodzaju zbieżność w sposobie patrzenia na pewne rzeczy. Proszę Państwa, i w ten sposób analizuje Emanuel Małyński małą Antantę. Dokładnie w ten sposób. A mianowicie ta mała Antanta jego zdaniem ma tylko i wyłącznie zaciemnić obraz, zanarchizować, ale Polska jest rozpatrywana w tym sojuszu budowanym przez Francję, tak jak Rumunia. A głównym partnerem, proszę zwrócić uwagę, jest najbardziej demokratyczny kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Czechosłowacja. To na nią się głównie gra, ponieważ ona jest pomostem, na co zwracał uwagę Małyński, pomiędzy Europą Zachodnią a Moskwą. Ponieważ tam legalnie działa partia komunistyczna, tam rozwija swoją działalność. Przypomnijmy, to Czechosłowacja była tym elementem, który przeszkadzał w budowie sojuszu antybolszewickiego, tak, i był skierowany przede wszystkim przeciwko Węgrom. Tutaj oczywiście Rumunów nie trzeba było do tego namawiać, ale tak naprawdę miał destabilizować tą część Europy, aby tu nie powstał żaden sojusz antykomunistyczny. No, trudno powiedzieć, czy we wszystkim się należy zgodzić z Małyńskim, czy wszystko jest w 100% do zaakceptowania, ale no, warto to ewentualnie rozważyć, a ja przypuszczam, że Państwo czytają książki nie po to, żeby tylko przytakiwać, ale też po to, żeby się po prostu pościerać z kimś, kto jakieś poglądy głosi. Proszę Państwa, i jeszcze jeden bardzo ważny element. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko, o czym on pisał, legło w gruzach w 1921 roku, w momencie, kiedy został zawarty w marcu traktat w Rydze. Małyński był wrogiem tego traktatu, ale też proszę pamiętać, bo my patrzymy, jak już powiedziałem, na II Rzeczpospolitą przez pryzmat tego, co było w czasach komuny, a mianowicie podpisanie traktatu ryskiego to nie była łatwa do przełknięcia przez polskie społeczeństwo kwestia.
polska delegacja wysłana do Rygi, zdominowana przez narodowych demokratów, no, spotkała się z zarzutami zdrady narodowej. Przypomnę, to jest kwestia, która zwłaszcza środowiska ziemiańskie niełatwo im było odpuścić. To nie jest kwestia tylko utraty majątków, ale tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, przede wszystkim cios i zniszczenie idei federacyjnej Piłsudskiego. Zresztą oskarżano często tą właśnie ekipę, którą wysłano do Rygi, że tak naprawdę tylko to było ich celem i nic innego. I że z tego powodu nie zdecydowano się na wzięcie Mińska, przypomnę, no bo ta idea byłaby do zrealizowania w granicach II Rzeczpospolitej w tym momencie. No ale to jest kwestia tutaj też dyskusyjna. Proszę Państwa, Małyński pisał wprost, Ryga buduje nową Polskę. Od 21 roku się ta nowa Polska, jego zdaniem, zaczyna. Jaki jest jej skutek? Pisze po pierwsze, jest to ruina gospodarcza Rzeczpospolitej. No musielibyśmy wyjaśnić, o co mu chodzi. A mianowicie on wchodził w założenie, że Polska, która miała powstać, miała być stuprocentowo takim latyfundialnym, rolniczym państwem z własnością ziemską i z rozwojem tej własności ziemskiej. A mianowicie po utracie tych ziem, które miały być na wschodzie, ten kraj był skierowany automatycznie, proszę zwrócić uwagę, w kierunku Bałtyku i dla niego posiadanie tego Bałtyku było w tym momencie oknem na świat, a więc konflikt polsko-niemiecki musiał trwać, co było bardzo w tym momencie korzystne dla Francuzów, ale co jest jeszcze bardzo istotnego, no automatycznie musiał szukać nowych rozwiązań ekonomicznych. Na rolnictwie nie mógł się oprzeć w 100%. No i druga rzecz, o której pisał Małyński, którą tutaj też wspomniałem, mianowicie to jest przyniesienie ryzyka śmierci politycznej dla Polski, a mianowicie skazanie Polski na wieczny antagonizm z Niemcami. Małyński tutaj trochę jak Studnicki wychodził z założenia, że w interesie Polski jest tak naprawdę budowa dobrych relacji polsko-niemieckich, a nie złych relacji polsko-niemieckich. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, Nowa Polska powstała, jego zdanie, w 1921 roku. Do którego roku trwała? No, my wiemy, że moglibyśmy zaryzykować takie stwierdzenie do 1939. On nie dożył 1939 roku. Miał to szczęście, moglibyśmy powiedzieć, że zmarł rok wcześniej. Że rzeczy, o których pisał niejednokrotnie, a chciałbym Państwu zacytować na koniec fragment jego artykułu z pewnej gazety szwajcarskiej, który no, jest dość proroczy, ale tak naprawdę Małyński poszukuje tej daty, kiedy się kończy gdzieś na 26 roku, a mianowicie na przewrocie majowym. Nie jest konsekwentny w tym, co pisze. Ma szereg wątpliwości, czy to, co się stało w 26 jest rzeczywiście wielką nadzieją, czy nie. Ale proszę zwrócić uwagę, pisze w tej dokładnie książce, tak naprawdę to, co działo się w Polsce między 18 a 26 rokiem, zasadniczo nie różniło się od tego, co dokonuje się w naszych czasach we wszystkich krajach. Zwycięstwo spekulantów obracających papierem nad producentami dóbr, anonimowych udziałowców nad niezależnymi posiadaczami, kapitalistycznej wszechobecności nad osobistą własnością ziemską ustanowiło ewenement, któremu zawdzięcza swoje pochodzenie ów okrzyk bojowy demokracji. Republika ludu przez lud dla ludu. Oznaczała od samego początku republikę banku przez bank i dla banku. Proszę Państwa, on tu specjalnie cytuje Lincolna, proszę zwrócić uwagę. My byśmy musieli teraz tak się przyjrzeć pewnym elementom, jak się kształtuje początki II Rzeczpospolitej. Może jeszcze zdążymy to zrobić, ale zwróćmy jeszcze, jeśli Państwo pozwolą mi troszeczkę pociągnąć ten wątek, a ja wiem, że ja za długo gadam. A mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że oponenci tej wizji, jaką on przedstawiał, a widział ich, i to może być dla Państwa szokujące, widział ich nie tylko w socjalistach. Socjaliści dla niego byli po prostu wrogami, powiedzmy, no takimi z zasady, że się tak wyrażę. Aczkolwiek, tak, ale też chciałbym, on rozpatruje ich i jakbyśmy się przyjrzeli temu, to nie jest potępianie w czambu. On potrafi współpracować z ludźmi. Przy swojej bezkompromisowości, ja mogę Państwu zagwarantować, bo udało mi się znaleźć przykład, on był bardzo otwartym człowiekiem. On potrafił współpracować z krytykowanym przez siebie na przykład PSL-em na Kresach Wschodnich. Potrafił popierać takich ludzi, ale popierał ludzi, niekoniecznie programy albo partie polityczne. Chodzi o założenie, że partie polityczne przyczyniają się do chaosu w państwie. Więc natomiast nie potrafił przeboleć tego, że narodowa demokracja, partia prawicy
jest tak naprawdę tym elementem, który jest wrogi realizacji tego programu, który on starał się w jakiś sposób zaprezentować. A mianowicie, ponieważ jak on to zarzucał wprost i pisał o tym, partia Dmowskiego to jest demokratyzm, jak on pokazuje, to już w nazwie zresztą ujęty, to amerykanizm prezentowany w bezgraniczne zaufanie do tego, co mówi prezydent Wilson, oraz antyniemieckość. I te trzy elementy on wychodził z założenia, że tak naprawdę przyczyniać się będą do większego chaosu w Europie. Co jest bardzo istotnego, proszę Państwa, on to pisał o wszystkich nacjonalistach europejskich. A mianowicie każdy z nich krzyczy, mój kraj jest pierwszy i najważniejszy, ale tak naprawdę to tylko i wyłącznie jest kwestia konfrontacji z sąsiadami. A to rozbija jedność Europy i powoduje, że ona jest wydana na pastwę zwycięstwa komunizmowi, który jest jednolity, proszę zwrócić uwagę, który, jak to pisał Małyński, jest takim odbiciem lustrzanym Kościoła katolickiego, jest uniwersalistyczny i zjednoczony w walce z wszystkimi narodami. Oczywiście potrafi się posługiwać wyśmienicie ideą narodową i ideą nacjonalistyczną. Potrafi ją w wielu wypadkach wypuścić przed siebie, żeby ona torowała mu drogę, jak pisał Małyński. Posługiwać się nim, jak doskonale wiemy. Proszę Państwa, on zarzucał i pisał dość obrazowo, na przykład o narodowych demokratach, że oni są skłonni bez najmniejszego problemu zaakceptować granicę na Elbie, czyli gdzieś tam już w Saksonii, z Berlinem jako miastem słowiańskim, nie? Ale dla nich wizja tego, że Kresy Wschodnie z dostępem do Morza Czarnego jest totalną abstrakcją. I dawał przykłady publicystyki, w której cytował ją, czy ewentualnie powoływał się na nią, w której rzeczywiście to, zwłaszcza w momencie podpisywania traktatu ryskiego, było eksponowane, że za dużo tam nie możemy wziąć, a nawet to, co żeśmy wzięli, być może będzie w pewnym momencie trzeba oddać Rosji. Dmowski rzeczywiście, jakbyśmy przeanalizowali jego pisarstwo, Świat powojenny i Polska chociażby, on wychodził z założenia, że Rosja się odrodzi, że odrodzi się Rosja już nie komunistyczna, ona będzie partnerem politycznym dla Polski. Nie? On był skłonny nawet zaakceptować jakąś wersję Sowietów, która byłaby taka umiarkowana bardziej. I to też zarzucał Małyński, że ci umiarkowani, jak on niekiedy o nich napisał, fałszywi konserwatyści, są najgorsi, ponieważ oni są tym taranem, oni potrafią na tyle omamić ludzi, że za tym taranem pójdą ci bardziej radykalni. Nie? Za, jak to ktoś, nie pamiętam, jakiś dzisiejszy publicysta napisał, że za wegetarianami przyjdą kanibale. Nie? To mniej więcej na tej zasadzie. Nie? Że najpierw będą ci, którzy będą mówili, nie, no my tyle nie chcemy, nie, my jesteśmy umiarkowani, my, ale za nimi posuwają się już ci w karnych szeregach, którzy już lansują program radykalny pod tym względem. Stąd wynikała bezkompromisowość Małyńskiego. On wychodził z założenia, że jak się trochę ustąpi, buduje się automatycznie możliwość przyczółka dla komunistów. Proszę pamiętać, on naprawdę czytał tak zwanych klasyków marksizmu, leninizmu. On był naprawdę dobry, jeśli chodzi o analizę leninowskiej strategii. To jest strategia zdobycia przyczółka i poczekania na to, kiedy ten przyczółek da się rozszerzyć. Ta strategia jest wykorzystywana do dziś dnia, proszę Państwa, do dziś dnia. A mianowicie poczeka się, przeczeka się. I zwracał uwagę na to, że oni się potrafią posługiwać często również tym, których samych wskazują jako wrogów. Potrafią się tymi narzędziami często posługiwać. Proszę Państwa, a mianowicie wychodził też z założenia Małyński, warto to być może przy tej okazji wspomnieć, że oczywiście tym mężem opatrznościowym był Józef Piłsudski, ale wychodził z założenia, i to może być szokujące, że Piłsudski przegrał wojnę polsko-bolszewicką. Że pomimo zwycięstwa warszawskiego, pomimo pogonienia komunistów, ta wojna w ostatecznym bilansie została przegrana. On zresztą się zastanawiał nad tym, dlaczego w 20 roku doszło do tego, no, co my doskonale znamy, do Bitwy Warszawskiej, a nie do zajęcia kolejnych terenów na wschodzie. A mianowicie wychodził z założenia, że Piłsudski zlekceważył wroga, że to był jego grzech wojny polsko-bolszewickiej. A mianowicie, że rozpoczął rokowania z komunistami, to jest pierwsza sprawa, a druga, że wychodził z założenia, że gra bez ryzyka, bo ma plecy zabezpieczone. A jak doskonale wiemy, przykręcono śrubę bardzo dokładnie, nie tylko strajkami stoczniowców w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wszędzie, ale de facto szczelnym kordonem odgradzając Polskę od reszty Europy. Przypomnę, że tylko Węgrzy próbowali ten kordon razem z Rumunami
nie podporządkować się temu, no ale, ale to, co się działo i w Niemczech w tym czasie, i w Czechosłowacji, nie powodowało, znaczy powodowało sytuację, w której Polacy walczyli w osamotnieniu i no i rzeczywiście wszystko wisiało na włosku, czy to się uda wytrzymać. Proszę Państwa, no w każdym bądź razie on był bardzo bezkompromisowy w tym, co mówił. No. Trzy nieszczęścia Polski według Małyńskiego. Ja tutaj specjalnie dałem taką ładną z XIX wieku grafikę Wola Ludu z tamtego okresu czasu. Małyński wskazywał następująco. To traktat wersalski, który nazywał gąszczem złej woli. To traktat ryski, który nazwał prawdziwym nowym rozbiorem Polski. Być może za mocno, ale i proszę Państwa, i konstytucja marcowa, która jego zdaniem była trucizną dla państwa. To są te elementy, na które on wskazywał, które są fundamentami nowej Polski, według niego. Te trzy właśnie elementy, na nich ona jest ufundowana. Od tego momentu, kiedy zostały podjęte decyzje co do akceptacji traktatu wersalskiego, z jeszcze przypomnę tym małym tak zwanym traktatem wersalskim, co do akceptacji traktatu ryskiego, który no, nawet nie potrafił dopilnować, jak Państwo doskonale wiedzą, kwestii mniejszości polskiej na terenie Związku Sowieckiego, czy zaakceptowania konstytucji marcowej, no de facto te pole działania zawęziło się, nie było możliwości już pójścia w jakimś innym kierunku. Proszę Państwa, Małyński wychodził z założenia, że ta dawna słabość Polski, która doprowadziła do rozbiorów, zasadzała się na demokratyzmie Polaków. Właśnie na tym takim bezgranicznym uwielbieniu dla procedur takich większościowych, na tej zasadzie. Uważał, że Polacy w 1918 roku dokładnie taką samą drogę sobie wytyczyli. A mianowicie, że receptą na wszystkie bolączki miała być demokracja, a dokładnie ludowładztwo. W ten sposób, jakby to powiedzieć, definiowano. Podczas kiedy on zwracał uwagę, już wychodząc od strony takiej filozoficznej, że to, co pisał Rousseau, on się tutaj posługuje takim bardzo mocnym cytatem z Umowy Społecznej, której Rousseau pisze o tym, że to nie tylko o to chodzi, żeby się podporządkować woli, wszyscy powinni być de facto tacy sami. I to jest wtedy dobrze, powinni się rozpłynąć w tej zbiorowości, w której są. On był bardzo mocno indywidualistyczny, wchodził z założenia, że jest to jeden z elementów myślenia prawicowego, tak na marginesie. I podkreślał to bardzo mocno, że jest indywidualistą. W każdym razie, że obywatel to de facto nic innego jak własność anonimowego pana. Tak pisał o tym Małyński. I pisze dalej, dla kosmopolitów tym anonimowym panem jest ludzkość. Jak to oni często mówią, nie? To w imię ludzkości, w imię praw człowieka i tego typu różnych rzeczy należy pewne rzeczy zrobić. Z kolei dla nacjonalistów, jak pisał Małyński, tym anonimowym panem jest Polska, Anglia, Niemcy, Francja i tak dalej, i tak dalej. A mianowicie obywatel w tej wizji staje się zasobem, proszę zwrócić uwagę, narodowym albo państwowym. Ja powiem tak, to co on pisał wtedy, no Państwo są w stanie bardzo łatwo sobie przełożyć na pewne rzeczy, czy myślę, że tych przykładów moglibyśmy wytrząsnąć z rękawa bardzo, bardzo dużo. Ale też pisał wprost w jednej ze swoich książek, że tak naprawdę taka demokracja, jak sobie demokraci często wyobrażają, to ona nie istnieje, jej nie ma. I to jest jedno, jak ja to nazywam, prawo z praw Małyńskiego, a mianowicie Małyński wodził z założenia, że każda demokracja parlamentarna jest parawanem dla istniejącej oligarchii. A mianowicie procedura ma przykrywać funkcjonowanie pewnej grupy trzymającej władzę, jakiejś elity, która gdzieś tam w swoim zaciszu ustawia pewne sprawy polityczne. Że tak naprawdę demokracja, jak sobie ją często wyobrażają demokraci, no nie jest możliwa do zrealizowania. Nie? A gdyby była do zrealizowania, to automatycznie Małyński pisał, to się zamienia w absolutyzm demokratyczny, w którym jakakolwiek wola jednostki przestaje tak naprawdę funkcjonować, bo ona się nie liczy, bo się absolutnie w tym momencie nie liczy. Proszę teraz zwrócić uwagę, przełóżmy sobie to teraz na to, co się dzieje w historii Polski. W roku 1918 to państwo kształtuje się jako monarchia, ale zostaje zamieniona na republikę, nie, w tym momencie. Przypomnijmy sobie kolejny element. W roku 1921 wraz z traktatem ryskim Małyński zwraca uwagę, że automatycznie wybrano
rozwój kapitalistyczny z uprzemysławianiem, budową miast, z przesuwaniem ludzi ze wsi do miast i tak dalej. On to traktował wszystko jako zjawiska bardzo negatywne. My się możemy tutaj zastanawiać, kłócić o to, czy były inne rozwiązania, czy nie. Ale on wychodził z założenia, że to nie ten kierunek miał być obrany. Oraz wraz z konstytucją marcową właśnie absolutyzm demokratyczny. On pisał wprost w pewnym momencie, w jednej ze swoich książek, że no on jako patriota i inni, którzy są patriotami, z tęsknotą zaczynają myśleć o czasach sprzed I wojny światowej. Jakbyśmy przeczytali fragment jednej z jego książek, Zwycięska demokracja, on w ostatnim rozdziale snuje taki wywód, mianowicie czym była I wojna światowa. I ja sobie porównałem ten wywód, co prawda nie miałem dzisiaj o tym opowiadać, ale myślę, że to jest dość interesująca sprawa, mianowicie porównałem sobie z tym, co pisała Róża Luksemburg. Proszę Państwa, bo my często wychodzimy z założenia, że ci komuniści, Zimmerwaldczycy, oni nie chcieli wojny, oni byli pacyfistami. Nie. Oni nie chcieli wojny takiej, jaka wybuchła w 14 roku. Ale taka, jak już była w 16, to była dla nich bardzo dobra wojna, bo ona się już zdążyła zamienić w rewolucję społeczną. Bo i Małyński pisze o tym, że to, co było w 14 roku nie do pomyślenia, że ktoś może komuś zarekwirować dobra na rzecz ogółu, że ktoś może komuś bez odszkodowania zrobić pewne rzeczy, to się wszystko stało. Że jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki wszelkie prawa, które funkcjonowały w dawnych państwach, zostały przekreślone i przestały istnieć. Że zostały po prostu zawieszone, a później, jak się okazało, przestały być w ogóle obowiązujące. Nie? I co jest bardzo istotnego, ludzie przełknęli to bez najmniejszego problemu, bo im wmówiono, że ten, kto stoi po przeciwnej stronie, i on też uważał, że jest to jeden z elementów demokratycznych, jest złem wcielonym i dopiero jego pokonanie, a pokonanie nie może być na zasadzie takiej, jak było we wcześniejszych wojnach, gdzie jest po prostu pokój i po tym pokoju ludzie sobie podają ręce i rozpoczynają pracę od nowa, to zło wcielone musi być unicestwione raz na zawsze. Czyli musi być po prostu wycięte, zmasakrowane, zniszczone doszczętnie. I zwracał uwagę, że w I wojnie światowej, pomimo tego, że co jakiś czas zgłaszano propozycje rokowań pokojowych, one dziwnym trafem przez którąś ze stron były automatycznie odrzucane. Nie? To jest, no myślę, że dość ciekawa uwaga. Proszę Państwa, on wychodził z założenia, że między 18 a 21 rokiem mamy czas tak zwanego chaosu politycznego w Polsce. A mianowicie, że tak naprawdę to, co się wtedy dzieje, to jak on to brzydko nazywał, jest to Polska pisarzy gminnych. Proszę Państwa, no, szokujące i być może trudne dla nas do przełknięcia, ale jakbyśmy się przyjrzeli, mamy tymczasowy rząd ludowy socjalistyczny w Lublinie. Nie? Mamy Polską Komisję Likwidacyjną, jakby Państwo poczytali, czym ona się zajmowała, to głównie miała na celu, bo my pamiętamy o ROI, o Lwowie, ale oni głównie się zajmowali tym, jak przeprowadzić reformę rolną z wywłaszczeniem, czyli po prostu odebranie ziemi i rozdanie jej chłopom. Nie? Na tej zasadzie. To był główny cel Daszyńskiego i Witosa. Proszę Państwa, mamy Naczelną Radę Ludową w Poznaniu i koniec rzędem tutaj z Państwa, kto pamięta, w którym momencie ten Poznań połączył się z Warszawą. Jak długo istniała granica, zwłaszcza granica celna między Wielkopolską a Królestwem Kongresowym, bo poznaniacy bali się rządu Moraczewskiego i bali się po prostu rewolucji socjalistycznej, która mogłaby do nich przyjść. Tu z Warszawy powiedzielibyśmy. Przypomnijmy sobie, jaki strach był w Polsce w momencie, kiedy powstał rząd Moraczewskiego i musiało dojść do puczu Rzegoty Janusza Itisa, żeby utworzyć rząd spaderewski. Rząd kompromisu narodowego, powiedzmy sobie szczerze, bo wszyscy też nie byli z tego rządu zadowoleni. Ale proszę zwrócić uwagę, to jest rzeczywiście chaos polityczny, moglibyśmy powiedzieć. To rzeczywiście jest to, na co zwraca uwagę Małyński, no taki moment, w którym no, początki państwa są kurczowo związane, czy właściwie politycy kurczowo trzymają się rozwiązań socjalistycznych. My będziemy budowali polski socjalizm, nie? Proszę Państwa, no, ta konstytucja marcowa z kolei, no, jego zdaniem uderzała w jedyną osobę, ja jeszcze powiem tutaj o Józefie Piłsudskim, myślę, że parę zdań, ale już teraz wyprzedzę pewne rzeczy, mianowicie przede wszystkim była kaftanem bezpieczeństwa dla Józefa Piłsudskiego, którego Małyński określał jako jedynego męża stanu, jedyną osobę, która mogła odwrócić ten bieg. No, Państwo powiedzą, ale co za niekonsekwencja, no przecież to był towarzysz, działacz PPS-u. Dlaczego Małyński wychodzi z takiego założenia? A mianowicie, umówmy się, że za moment do tego wrócę. Mianowicie, to był kaftan bezpieczeństwa, żeby po prostu utrudnić
normalne funkcjonowanie Piłsudskiemu. Natomiast do czego przystąpiono? Do reformy rolnej. I tutaj też ktoś może powiedzieć, że Małyński był niekonsekwentny. Przy okazji wojny polsko-bolszewickiej on godzi z założenia, że reforma rolna była koniecznością. Trzeba było rozładować sprawę ziemi i dać ją chłopom, bo inaczej poparliby komunistów. I wiemy, że rzeczywiście dzięki temu, co się stało w roku 1920, no to zresztą było szokujące dla Lenina i jego politruków, że bije się z armią robotniczo-chłopską polski robotnik i polski włościanin. Że to oni stanowią trzon armii. No bo powiedzmy sobie szczerze, polskie ziemiaństwo mogło wystawić doborowe jednostki wojskowe, wspaniałe jednostki kawaleryjskie, ale one byłyby kroplą w tym, co było potrzebne do pokonania bolszewików. Więc już zwracam uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Małyński nie potępia reformy rolnej w Czambu. A mianowicie wychodzi z założenia, tak jak rzesza polskich ziemian, że ona została źle zrobiona, że ona tak naprawdę była narzędziem uderzenia w ziemiaństwo przez te środowiska socjalistyczne bądź narodowo-demokratyczne, które te ziemiaństwo chciały rzucić na kolana. Wychodził z założenia, że była uderzeniem w średnią i wielką własność ziemską, która stanowiła trzon producentów w Polsce. 3/4, jak pisze Małyński, produkcji zawdzięczano tym właśnie średniej i wielkiej własności ziemskiej. To ona produkowała żywność i produkowała szereg różnych towarów, które były sprzedawane. Uderzenie miało przebudować, przekręcić niejako, powiedzielibyśmy, wizję gospodarki. Miało ją otworzyć właśnie na kredyt, na kwestie finansowe, na tego typu elementy, z którymi Małyński się absolutnie nie zgadzał. W każdym bądź razie też wychodził z założenia, że tu zastosowano tą podwójną taktykę, a mianowicie nie ogłoszono programu radykalnego. Oczywiście komuniści go głosili. Trzeba zabrać własność i koniec. A mianowicie posłużono się programem umiarkowanym, takim właśnie ludowym, narodowym. De facto ten program nic nie rozwiązywał. Zabierał się za własność czyjąś, zamiast uporządkować na przykład nieużytki w kraju i przeznaczyć je na rozdanie chłopom. Ale trzeba by było co zrobić? Przeprowadzić meliorację na przykład ziemi. Wykarczować pewne lasy. Trzeba by było spowodować pewne działania, które by tą ziemię przygotowały do przekazania chłopom. Trzeba było w to zainwestować. Łatwiej było komuś zabrać, czyli wywłaszczyć. Określić, że ktoś ma za dużo, pomimo tego, że to była krwawica. Majątek Małyńskich, proszę pamiętać, to była ziemia wydarta terenu podmokłym, często bagiennym, przeprowadzona na zasadzie melioracji. Do dziś dnia w Muzeum w Bereznym pokazuje się specjalne takie ceramiczne rury, przy pomocy których meliorację tych pól zrobiono w XIX wieku. I to była potęga w przeciągu 100 lat. Poprzez wyrzeczenia ziemiaństwa, poprzez wyrzeczenia rodziny Małyńskich zbudowano takie potężne latyfundium, powiedzielibyśmy, ekonomiczne. Rzeczywiście kolosa, powiedzielibyśmy, ekonomicznego, samowystarczalnego, co jeszcze zwracał uwagę Małyński, że ta budowa tych struktur ekonomicznych przez ziemian zazwyczaj była oparta na samowystarczalności, czyli jak najmniej kupować z zewnątrz, a jak najwięcej sprzedać, tak byśmy sobie to mogli wyobrazić. W każdym bądź razie zwracał też uwagę Małyński na jedną bardzo istotną rzecz i tu chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że w Polsce myśl spółdzielcza była w powijakach. A to jego zdaniem nie rokowało żadnych nadziei na to, że reforma rolna w takiej wizji, jaką przeforsowano w parlamencie, może się udać. A mianowicie ona była tak naprawdę odwleczeniem pewnego problemu na dalszy, czy odesłaniem go gdzieś tam do jakiejś przyszłości, powiedzielibyśmy, właśnie do rozwiązania przez radykałów politycznych, którzy przyjdą i zabiorą wszystkim, którzy posiadają ziemię. W warunkach II Rzeczpospolitej reforma rolna, co spowodowała? Małyński pisze, spowodowała wprost rozdrobnienie. Te nadziały ziemskie były malutkie, rodziny chłopskie liczne, a więc w perspektywie najbliższych pokoleń ta ziemia do kogo wróci? Nie do właścicieli ziemskich, proszę Państwa, tylko do banków. I spowoduje biedę społeczną. Bieda społeczna będzie nakręcała zjawisko migracji chłopów ze wsi do miast. Będzie ich wyrywała z elementu, z tej ojczyzny, w której oni są zakorzenieni i tworzyła z nich wyborców. O, to jest dobre chyba słowo. Wyborców. Tych, którzy będą liczyli na to, że poprzez zmiany polityczne coś na tym ugrają, nie? Na tej zasadzie. Więc tak naprawdę wydawała, jak pisał Małyński, państwo na pastwę kredytu. To jest, też zwracam uwagę jeszcze na jedną bardzo istotną rzecz. Te akty własności, które ci ludzie dostali, były de facto fikcyjnymi aktami własności. No bo były okresowe, tak jak on pisze. Bo z góry zdawano sobie sprawę z tego, że te 5 hektarów
czy tam trochę więcej, ale nie więcej niż 10, no po prostu wróci bardzo szybko do kogoś innego, kogoś, kto dysponuje gotówką, żeby je wykupywać, żeby je po prostu... Kolejna bardzo istotna sprawa, ona była niewystarczająca i uwaga, i krzywdząca i dla jednych, i dla drugich. I dla tych, którym obiecano tą ziemię, i dla tych, którym ją zabierano. I proszę Państwa, chciałbym mocno podkreślić, to co on pisze, jak pisze tak bardzo ostro na temat konstytucji marcowej, czy reformy rolnej, Państwo są w stanie znaleźć napęczki przykładów poważnej publicystyki z czasów II Rzeczpospolitej, która podkreśla dokładnie taki sam punkt widzenia. O konstytucji marcowej no, chyba nigdy radykalniej nie pisał niż profesor Stanisław Kutrzeba, który w ogóle wychodził z założenia, że to jest jakieś dziwne zjawisko, totalnie niezwiązane z jakąkolwiek tradycją narodową polską, konstytucja, która się ni stąd, ni zowąd jakimś wykwitem jest w polskim prawodawstwie. Które nawet jeśli porównalibyśmy konstytucję Księstwa Warszawskiego, to tych odniesień do Konstytucji 3 maja było więcej niż w Konstytucji Marcowej. To samo podkreślał Stanisław Estreicher. Inni podkreślali to, o czym pisał Małyński, absolutyzm demokratyczny, który ona wprowadziła. Czy przy okazji reformy rolnej, jeśli byśmy prześledzili, co ziemianie pisali o niej? Pisali dokładnie to samo, co on pisze w Nowej Polsce. W każdym bądź razie zwracam uwagę, trzeba było dać nieużytki, przeprowadzić meliorację, trzeba było ewentualnie, to też ziemianie o tym pisali, przeprowadzić tak zwaną, ja to nazywam odebranie własności politycznej. Czyli jeśli ktoś w czasach zaboru kupił ziemię, która należała do państwa polskiego, to on jest właścicielem. Ale jeśli ktoś ją otrzymał, na przykład za to, że rodzina brała udział w tłumieniu powstania listopadowego, czy powstania styczniowego, czy za jakieś zasługi dla cesarstwa niemieckiego, to w tym momencie państwo polskie ma prawo odebrania tej ziemi, ponieważ ona została z powodów politycznych nadana. Małyński co prawda nie używa tego argumentu, chciałbym zwrócić Państwa uwagę, ale ziemianie o tym pisali, że w tym momencie no, ziemia by się znalazła, żeby ją przekazać chłopom. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, a mianowicie upełnorolnienie chłopów, czyli takie przeprowadzenie reformy, żeby nadziały były minimum 20-hektarowe, czyli żeby rodzina chłopska była w stanie się na nich utrzymać, a najlepiej gdyby one były gdzieś w okolicach 50 hektarów. No to trzeba było oczywiście czasu, ale bardzo planowego działania. Proszę zwrócić uwagę, które miałoby na celu rzecz, o której pisze na każdym kroku Małyński. Bogate państwo to państwo bogatych obywateli, proszę Państwa, a nie bogatych elit politycznych czy bogatych banków. To jest bardzo istotna różnica. Proszę Państwa, on zwraca uwagę, że na tą reformę rolną pieniądze musiały przyjść z zagranicy. I tu chyba nie ma bardziej niszczonego polityka w tej książce niż Władysław Grabski. Myśmy go zapamiętali jako wielkiego twórcę złotówki polskiej. On zwracał uwagę na to, że był to pierwszy polityk polski, który wychodził z założenia, że własność Polaków jest własnością państwa polskiego. I mówił o tym wprost. I tego nie potrafił Małyński darować Grabskiemu, że kiedy on pojechał do Francji po kredyty na tą reformę rolną, to zapewnił, że ziemia, która jest własnością Polaków w Europie Zachodniej oraz depozyty w bankach, będą stanowiły taką rękojmię, że Polacy będą, że polskie państwo będzie spłacało. Proszę zwrócić uwagę, że to jest no coś, do czego dzisiaj już jakoś żeśmy się zdążyli przyzwyczaić, że własność nasza jest własnością państwa. Nie? Proszę Państwa, unikam dygresji politycznych, ale proszę Państwa, no ale nasze na przykład składki emerytalne. Wszyscy jesteśmy chłopami pańszczyźnianymi. Wchodził z założenia, że spis ludności, który zarządzono za czasów Grabskiego, tak naprawdę nie miał innego celu, miał jeden cel, a mianowicie określenie zdolności fiskalnej Polaków, żeby przykręcić śrubę i żeby ni stąd, ni zowąd, jak on to pisał, za czarodziejską, pociągnięciem czarodziejskiej różdżki zbudować mocnego złotego. Nie? Z czego? Z wykupywanego złota z Europy Zachodniej, deponowanego w bankach. Na tej dokładnie zasadzie. Proszę Państwa, kończyć będę powolutku. Małyński zdecydowanie był po stronie marszałka Piłsudskiego. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Wychodził z założenia, że oczywiście marszałek Piłsudski był socjalistą. Nazywał go człowiekiem swojej własnej epoki. Wychodził z założenia, że Piłsudski, tutaj być może niezbyt dobrze to widać, ale może przeczytam najpierw ten fragment, mianowicie z książki Myśli i koncepcje dla rozwagi przy tworzeniu nowej konstytucji polskiej z 1928 roku. To jest ta książeczka, o której Państwu mówiłem, że jest w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Popularność, siła i mir, którymi rozporządza obecnie, czyli po 1926 roku marszałek Piłsudski, dają mocną gwarancję, że kontrrewolucja byłaby nie tylko słuszną, ale i bezkrwawą.
Mianowicie on rzeczywiście wiązał potężne nadzieje z marszałkiem Piłsudskim w momencie przewrotu majowego, ale wychodził z założenia, że wcześniej Piłsudski był wizjonerem politycznym, a mianowicie zauważył jedną bardzo istotną rzecz. Wszyscy Polacy grali albo na Entente, Mauliński też, albo na państwa centralne, zwłaszcza na Austro-Węgry, ale nie tylko. A marszałek, jak twierdził Mauliński, był wizjonerem, że ta wojna tak naprawdę to nie jest zwycięstwo jednej ze stron, to jest zwycięstwo socjalizmu i demokracji. On to zauważył tak jak Róża Luksemburg czy jak Lenin. I wychodził z założenia, że na tym, w tym tkwi siła Piłsudskiego. Że ta niepodległość, ta wolność Polski to może być tylko i wyłącznie triumf demokracji. I wychodził z założenia, że Piłsudski grał na to. Proszę Państwa, powiem tak, jest to dyskusyjna forma. Ale jeśli byśmy przeanalizowali na przykład powstanie Związku Walki Czynnej rok 1908, to my tam echa tego widzimy bardzo mocno. A mianowicie oni piszą rzeczywiście, zwolennicy Piłsudskiego, Sosnkowski i inni, o triumfie socjalizmu, o powstaniu Republiki Ludowej, o tego typu elementach. I no coś tutaj w tym jest. No w każdym razie Mauliński to w ten sposób widział. Pisał Mauliński o tak zwanej dialektyce dziejów. Że proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę jakby się przyjrzeć temu starciu w czasie I wojny światowej, to my mamy tak, zaborców jako tą tak zwaną prawicę europejską. Bo tak byśmy musieli spojrzeć na to. Austro-Węgry i Cesarstwo Niemieckie, Rosja Carska, to są te państwa, które są monarchiami o tak zwanym uświęconym porządku z Bożej łaski, a oprócz tego mamy blok państw demokratycznych. To jest Królestwo Włoskie, to jest Republika Francuska i Królestwo Wielkiej Brytanii. Proszę zwrócić uwagę, parlamenty to są konstytucje, to jest prawo, że tak powiem, wyborcze, które jest jako siła polityczna. No, trudno powiedzieć, którą stronę w tym momencie wybrać. Mauliński wychodził z założenia, że właśnie Piłsudski potrafił się niejako ponad to wznieść i dokonać wyboru, które nie opierało się na żadnym z tych państw. Tak to widział. W każdym bądź razie ta fala wznosząca miała właśnie Polskę wynieść poprzez posługiwanie się i socjalizmem, i retoryką narodową do niepodległości. Dla Mauńskiego Piłsudski był pozornym demokratą, stosującym taktykę rewolucyjną, bliską Leninowi, proszę zwrócić uwagę. I tu wychodził on z założenia, że to dobrze, bo to rzeczywiście odbudowało państwo polskie. Tak to widział. W każdym bądź razie zdaniem Mauńskiego to, co się działo pomiędzy 18 a 26 rokiem, było czasem osuwania się stopniowo Polski w kierunku socjalizmu. On tam cytuje wielokrotnie, jak to się mówi o Grabskim, i rzeczywiście się mówiło tak o nim, że to bolszewik, ale i ubolewał nad tym, że popatrzcie, bolszewik, a związany z prawicą, która no w ten sposób się przynajmniej deklaruje w polityce. W każdym bądź razie wychodził z założenia, że po 1926 roku dało się zrzucić tę retorykę i Piłsudski nareszcie miał rozwiązane ręce i mógł spokojnie, bez tych ozdobników demokratycznych, bez tych ozdobników socjalistycznych, przejść do działania. Czy ma rację? Jak powiedziałem, tu są bardzo skomplikowane te wszystkie rozważania. Jak doskonale wiemy, książek na temat Józefa Piłsudskiego powstało bardzo, bardzo wiele. Jest to troszeczkę analiza bliska do tego, w jaki sposób Piłsudskiego rozpatrywał czy Studnicki, czy Stanisław Cat-Mackiewicz. Jako właśnie no, człowieka posługującego się retoryką socjalistyczną, ale tego, który, jak to Nowaczyński napisał, wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. Nie? Czy rzeczywiście tak było? Zostawiam to Państwa ocenie. W każdym bądź razie Mauliński pisał, że w 26 roku Piłsudski ratuje po raz drugi Polskę. Tak jak po raz pierwszy w 18 roku, bo nie było w Polsce rewolucji komunistycznej i porównywał sytuację Polski z Węgrami, tak tutaj, że drugi raz przed sowietyzacją, ale sowietyzacją wewnętrzną poprzez parlament, czyli poprzez to osuwanie się na lewą stronę. Rewolucja majowa, bo tak dokładnie nazywa przewrót majowy Mauliński, no była takim zagraniem właśnie przy pomocy obcego narzędzia, przypomnę, przy pomocy socjalistów, przy pomocy związków zawodowych, przy pomocy nawet przecież komunistów, którzy poparli Piłsudskiego w czasie przewrotu majowego, dokonano zwrotu państwa na prawo, jak wychodził z założenia. Proszę Państwa, powiem tak, to co pisze Mauliński może być przywitane jakimś uśmiechem, ale no nie w inny sposób pisał o tym Curzio Malaparte w takim tekście 11 Brimera Józefa Piłsudskiego, gdzie zwrócił uwagę na te mistrzowskie zagranie, że przy pomocy sił, które tak naprawdę no Piłsudski chciał przechytrzyć, dokonał pewnych działań politycznych. Przypomnijmy sobie tylko jedną rzecz, że legalizacja przewrotu majowego jest dokonana przez wrogów politycznych Piłsudskiego. Przez parlament, którego on nie rozwiązuje.
Narodowi demokraci, którzy byli wrogo do niego nastawieni, zaakceptowali wszystko, co się stało w maju 1926 roku. Nie? Więc to jest na plus Piłsudskiego. Małyński pisze o tym, że Piłsudski był jedynym partnerem dla rozmów dla Europy Zachodniej. I że Europa Zachodnia tak naprawdę odnotowała przewrót Majowy jako wzrost autorytetu międzynarodowego Polski. Proszę Państwa, no, ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy, no to to, co powstało w wyniku rządów sanacyjnych, też charakteryzowało się etatyzmem, socjalizmem wprost powiedzmy. Na przykład Związek Naprawy Rzeczpospolitej był organizacją wprost mówiącą o socjalizmie. Dodajmy do tego skrajnym centralizmem, który Małyński uważał za tak naprawdę przygotowywanie gruntu do bolszewizacji. On wychodził z założenia, że im wszystko jest bardziej zróżnicowane, tym jest komunistom trudniej to opanować. W sytuacji, w której się wszystko ujednolici, jeszcze postawi jednego człowieka na czele, w tym momencie jest kompletna katastrofa, bo wystarczy tylko tę jedną osobę zmienić. I bach. I następuje przekręcenie tego porządku w tym momencie. Więc to też widzimy. Fiskalizm, proszę Państwa, funkcjonował dalej. I tu chciałbym podkreślić bardzo mocno jedną rzecz. Pomimo tego, że o Piłsudskim pisał, że to wytrawny gracz o niesłychanej zdolności przewidywania i genialny polityk w tej książce, on stopniowo jest rozczarowany po 26 roku. Jeszcze w 31 pisze w ten sposób właśnie o Piłsudskim, ale w momencie, w którym Piłsudski umrze, odejdzie w 1935, Małyński będzie coraz bardziej pesymistyczny, jeśli chodzi o ocenę sytuacji i w Polsce, i w Europie. Będzie widział, że tak naprawdę nie ma żadnej siły, która byłaby zdolna do uratowania. W Piłsudskim widział męża opatrznościowego, który Europę może poprowadzić przeciwko komunistom. Czy to była prawda? Czy to była realistyczna ocena sytuacji? Państwo muszą odpowiedzieć sobie na to pytanie sami. W każdym razie no, w ten sposób widział. 35 z jednej strony to nadzieja, bo konstytucja kwietniowa, a z drugiej strony no, pewnego rodzaju rozczarowanie, no bo już po Piłsudskim nikogo wielkiego nie było. Parę słów, dosłownie parę słów na temat Małyńskiego jako gospodarza i społecznika, jako człowieka, który no, nie tylko pisał, ale też trochę to praktykował. On co prawda przebywał głównie za granicą. No, mieszkał w Paryżu, przede wszystkim w Szwajcarii, był ciężko chory na płuca, miał astmę. To spowodowało, że jako lotnik nie mógł się od pewnego momentu wykazywać tak, jak się wykazywał jeszcze w roku 1910, czy tam 11, czy jeszcze w 1914 roku. W każdym razie ta astma go wykańczała, stąd jego majątek był zarządzany przez osobę, która po prostu wynajmował, przez nadzorców. Ten majątek, jak już mówiłem, to było ponad 48 tysięcy hektarów, potężny. Był samowystarczalny, był budowany jak tak zwane majątki kurlandzkie, on zresztą o tym pisał, że to był majątek taki, którym wszystko miało być produkowane na miejscu. W którym była gorzelnia, w którym była papiernia, proszę sobie wyobrazić, tartaki, wszystko było od A do Z. Zatrudniani ludzie byli tylko i wyłącznie z dóbr małyńskich, a więc chłopi mieli, jakby to powiedzieć, tą pewność, że mają po prostu sezonową pracę, przy pomocy której zarobią. To było na tyle samowystarczalne majątki, że proszę sobie wyobrazić, w dobrach małyńskich okresowo była ich własna moneta, za którą się po prostu kupowało pewne rzeczy. Te monety się zachowały do dziś dnia, stanowią rarytasy numizmatyczne. No w każdym razie ciekawa sprawa, że w ten sposób myślano o tym. Za czasów Emanuela Małyńskiego już to nie praktykowano, ale to taka ciekawostka pokazująca, w jaki sposób ziemiaństwo potrafiło myśleć. Proszę Państwa, to jest naprawdę sytuacja taka, że na zdrowy chłopski rozum, bo wiem, że socjaliści czy komuniści niekoniecznie będą myśleli w ten sposób. Dla nich dobro tego chłopa to naprawdę była pewnego rodzaju wartość. Jeśli my sobie wyobrazimy, że w momencie, kiedy komuniści przyszli, chłopi ratowali złoto Małyńskiego i mu je oddawali później, jego chłopi, to Państwo widzą, jaki był związek. On zresztą pisał o tym, że to był związek feudalny pomiędzy tymi, którzy byli niżej i tymi, którzy byli wyżej, na tej dokładnie zasadzie. I zresztą Małyńscy się w pewnym momencie narazili, musieli się tłumaczyć, bo część ziemi rozdawali pomiędzy, czy sprzedawali chłopom, zostali oskarżeni na początku XX wieku o to, że parcelują ziemię i rozdają ukraińskim chłopom. Tłumaczyli się z tego, że to nie jest tak, że to nie należy rozpatrywać w tych kategoriach, że ta ziemia jest przekazywana Polakom, ale to pokazuje, w jaki sposób dbałość była o tych ludzi, którym się dysponuje, o ich rozwój,
o to, żeby oni mieszkali w odpowiednich warunkach. Mianowicie jak rodzina się pojawiała jakaś, to oni dostawali drewno z dóbr małyńskich po to, żeby dom sobie postawić. Dla swoich robotników, którzy byli zatrudnieni w gorzelni, papierni, budował po prostu domy, w których oni mieszkali, mieli w tym momencie za drobną opłatę czynsz i byli w stanie po prostu funkcjonować. Więc to była taka bardzo istotna tutaj sprawa. Tam szklarnie były, wspaniałe sady, o których wspominano. To wszystko się skończyło, proszę Państwa. W II Rzeczpospolitej ten majątek zaczął potężnie podupadać. Dzieci chrzcił? Proszę? Dzieci chrzcił chłopom? Ja przypuszczam, że tak, aczkolwiek ja nie mam danych co do tego. W każdym razie jego przyjazd do Breznego co niedzielę na mszę do kościoła świętego Kajetana był wydarzeniem. A mianowicie Anna Małyńska, wranglówna, wjeżdżała karocą. Ona nie jeździła samochodem, nienawidziła samochodów, to Małyński jeździł samochodem, miał specjalnego szofera. Od razu chciałbym podkreślić jedną bardzo istotną rzecz, że to nie chodziło tylko, nie tylko Polacy byli zatrudniani w tych dobrach. I Ukraińcy, i Rosjanie, i Czesi, osadniczycy czescy. Tu bardziej był dobór. Szofer był Rosjaninem na przykład, ale był to były żołnierz Białej Gwardii, który dostał pracę u Małyńskiego. To było często na takiej dokładnie zasadzie. To był emigrant po prostu polityczny, którego on przygarnął. Proszę Państwa, w każdym bądź razie to w II Rzeczpospolitej się skończyło z paru powodów. Dobra Małyńskich to było 86% lasy. I on z tych lasów po prostu żył. Wycinał, sadził nowe. W 21 roku jego straż leśna, która liczyła 60 osób, była uzbrojona, dostała polskie orły na czapki. Od tego momentu była częścią straży leśnej, nie tylko jego prywatnej, ale również państwowej, powiedzielibyśmy. Ale pomimo tych inwestycji, które on robił, tak naprawdę restrykcje ze strony państwa szły jedna za drugą. Z jednej strony banki, które się, że tak powiem, ciągle go dopadały, a pewne kredyty musiał od pewnego momentu brać, a z drugiej na przykład zakazy wyrębu. Limity państwowe, lasów państwowych, nie? Proszę Państwa, była taka partia polityczna, Polskie Stronnictwo Leśne, jak je ziemianie nazywali. To ona te nadziały robiła, nie? Moglibyśmy dużo opowiadać, nie mamy czasu o tym, jak te nadziały były robione, kto te drewno wyrębywane w dobrach małyńskich, ale nie tylko wykupywał, kto je sprzedawał później z wielkim zyskiem i różne inne tego typu rzeczy. W każdym bądź razie, od 25 roku oni się zajęli hodowlą koni. To były specjalne konie, to były konie bojowe dla Wojska Polskiego. W dobrach małyńskich stacjonowała kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza. On na samym początku nie był z tego specjalnie zadowolony, bo to się odbyło jak to w II Rzeczpospolitej. Po prostu nakazano, że w danym budynku, który należał do małyńskich, będzie wojsko i koniec. Będzie szkoła i koniec. Nie, na tej zasadzie. Ale on to bardzo szybko akceptował, co jest ciekawego. I doszedł do wniosku, że tu się da po prostu sporo nawet pieniędzy zarobić na tym wojsku. Mianowicie jeden koń bojowy to 1200 zł. Takich koni można było w dobrach małyńskich wyhodować rocznie 8 nawet i sprzedać z zyskiem. Przypomnę, bo mam takie obliczenia, w tym samym czasie w Łódzku kosztuje koń roboczy 120 zł. To widzimy przebitkę, jaka jest tutaj w tym momencie. Ten Korpus Ochrony Pogranicza oczywiście kupuje wszelkie produkty żywnościowe w dobrach małyńskich, bo one były rzeczywiście wysokiej jakości, bo do dziś dnia są wspominane, proszę sobie wyobrazić, tam na Wołyniu, jeśli ktoś pamięta, to mówi o sadach i o kiełbasie. Ja takie rzeczy słyszałem. Coś niesamowitego. W każdym bądź razie jakoś to jest inwestowane, ale ten majątek podupada straszliwie. Zaczyna obrastać długami, on też coraz rzadziej przyjeżdża, coraz gorzej się czuje, wpada w pewnym momencie na pomysł, jak Państwo doskonale pamiętają z poprzedniego mojego wykładu, że przed swoją śmiercią ten majątek zapisuje Kościołowi katolickiemu, konkretnie świętej Urszuli Leduchowskiej, swojej, powiedzielibyśmy, no chyba tak mogę powiedzieć, dalekiej krewnej, osobie, z którą utrzymywał już wcześniej kontakt korespondencyjny, która potrafiła być dla niego bardzo surowa w ocenach w niektórych przypadkach, ale no, jej zapisuje na tak naprawdę działalność edukacyjną i opiekuńczą dla dzieci. Z dwoma zastrzeżeniami. To, co się będzie działo w tym dobrach i w tym majątku, w tym pałacu w Żurnem, który zostawił Małyński, ma być związane z Kościołem katolickim, to jest pierwsza zasada, i w obrządku łacińskim, a więc poświęcone sprawie budowy, że tak powiem, kultury polskiej na tym terenie. Te dwa elementy musiały być zachowane i Kościół musiał się zobowiązać, że nie będzie przekazany unitom, bądź nie będzie w tym momencie nakierowany na działalność związaną z Rusinami. W każdym bądź razie
Tutaj Państwu pokazuję jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. To ciekawostka, a mianowicie stadion w Łódzku istniejący do dziś dnia, a mianowicie tak zwany Awangard, a stadion de facto imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowany przez wojewodę wołyńskiego Henryka Józewskiego. Czy oni się znali, trudno mi powiedzieć, ale koncepcje dotyczące tego, jak budować świadomość rusińską, dość podobne były u Małyńskiego i u Józewskiego. W każdym bądź razie Małyński, z racji tego, że się okazało, że wojewoda jest niewypłacalny w kwestiach budowy tego stadionu, on kosztował 300 tysięcy złotych, proszę sobie wyobrazić, i brakło środków, był jednym z nielicznych, prywatnych osób, bo zazwyczaj tam dokładało się wojsko, dokładała się policja, cementownia Wołyń, jakieś państwowe bądź duże firmy. Małyński dał również bardzo dużo pieniędzy, de facto najwięcej spośród prywatnych właścicieli, po to, żeby ten nowoczesny stadion, stadion mieszczący 6 tysięcy widzów, 400 osób na trybunach, z bieżnią, z całym zapleczem sportowym, jedyny taki tak naprawdę stadion na Wołyniu, żeby mógł po prostu powstać i służyć polskiej kulturze na tych terenach. Więc widzimy go, że ja to pokazałem specjalnie, proszę Państwa, bo ktoś może wyjść z założenia, że tak, Małyński był po pierwsze oportunistą, który z racji tego, że stracił część majątku, przyjął takie, a nie inne poglądy, że to była jego, jakby to powiedzieć, ta żółć, która się z niego wylewała, bo utracił te swoje dobra. Nie, on się potrafił ponad to wybić, on potrafił współpracować z politykami BBWR-u, pomimo tego, że nie przepadał za politykami sanacyjnymi. On był zwolennikiem Piłsudskiego, on w nim pokładał pewne nadzieje. W politykach zazwyczaj nie. Wychodził z założenia, że oni są miałcy i mają tak naprawdę często swój własny interes na widoku. Proszę Państwa, i to już teraz naprawdę, to jeszcze chciałem Józewskiego pokazać, który był właśnie osobą, pomysłodawcą tego stadionu, stadionu istniejącego do dziś dnia. I pytanie, Małyński zaangażował się bardzo mocno w pracę nad nową konstytucją. Jak się mógł zaangażować? Nie był w żadnej komisji sejmowej, nie był osobą, która potrafiła się przebić. Napisał książkę. Napisał książkę Myśli i koncepcje dla rozwagi przy tworzeniu nowej konstytucji polskiej. Wydał ją w 1928 roku. Ona jest, co prawda, jak Państwo sobie ją ściągną z internetu, to zauważą Państwo, że tam nie ma daty wydania. Mogę Państwu powiedzieć tak, to jest 27, 28, raczej już 29 nie. Bo to poprzez analizę tekstu można dojść do wniosku. Roman Aftanazy wychodził z założenia, że 28 rok, ja mu tutaj przytakuję, że się nie pomylił. W każdym bądź razie ta broszura, ona przeszła bez jakiegoś wielkiego echa, powiedzmy sobie szczerze. Ja raptem znalazłem dwa odniesienia do tego, co pisał Małyński, ale jak Państwo znajdą chwilę czasu, niech sobie przeanalizują tekst Konstytucji Kwietniowej i tego, co pisze Małyński w tej broszurze, w tej książeczce. To jest ciekawa, moim zdaniem, analiza, bo bardzo wiele jego myśli jakimś dziwnym trafem do tej Konstytucji Kwietniowej trafia, łącznie z tym najsłynniejszym tekstem, że rządzący, proszę zwrócić uwagę, odpowiedzialny jest tylko przed Bogiem i historią, co pisze Małyński. Kto wie, czy nie pierwszy w ogóle w Polsce. Nie przebadałem tego, nie mogę tego Państwu powiedzieć autorytatywnie, czy on, czy profesor Czuma, rzeczywiście, jak się pisze, ale w tej książeczce to jest napisane. Wszystko, co ma rządzący, zawdzięcza tylko Bogu i swoim przodkom. Proszę Państwa, ta broszura jest interesująca z paru powodów. My widzimy w niej myśl wielu różnych politologów europejskich tamtego okresu czasu. Niuansowo zarysowaną. Ja tam widzę pewne koncepcje Karla Schmidta, widzę tam George'a Sorella, jeśli chodzi o walkę klas. To są bardzo interesujące przemyślenia, oczywiście, jak Państwu już wcześniej mówiłem, często podlane emocjami, często jakimś takim wywodem bardzo niejasnym, jak to niestety u Małyńskiego niekiedy bywa. On nie był taki super klarowny w tym, co pisał zawsze i wszędzie. W każdym razie, czym miała być konstytucja, czym w ogóle było państwo, on to wszystko rozważa w tej książce. On się nie boi napisać w niektórych przypadkach, że on się na tym nie zna i on ten element na przykład pomija, że są więksi fachowcy od niego, żeby to rozważać. Ale rozważa, co to jest konstytucja i co to jest państwo, do czego one mają służyć. Pisze, że to, co nazywamy konstytucją pojedynczego państwa, to jest nic innego jak skrystalizowaniem lub kodyfikacją środków prowadzących do obrony słabszych przed silniejszymi. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo istotna rzecz. To jest podział od XIX wieku przez myślicieli konserwatywnych na tak zwaną konstytucję fałszywą i konstytucję prawdziwą. Demestriusz o tym pisał. A mianowicie konstytucja fałszywa to ta wykoncypowana w czasie rewolucji francuskiej. Ona chce zbudować idealne państwo. Podczas kiedy on pisze, prawdziwa konstytucja, dobra konstytucja to te prawa,
które funkcjonują wśród ludzi. Już funkcjonują, bo ona będzie przestrzegana. Ona nie będzie naginała naturę ludzką do abstraktu jakiegoś. I Mauliński pisze to samo. Jej zadanie jest proste. Ona ma doprowadzić do tego, żeby ludzie się wewnątrz państwa nie pozabijali. Bo wbrew temu, co pisze Rousseau, oni nie są z natury dobrzy. Jak się uczyliśmy na katechizmie, natura ludzka jest skażona grzechem pierworodnym. Człowiek ma skłonność do zła. A więc państwo jest od tego, żeby pilnować, żeby własność nie była, żeby nie było kradzieży, żeby nie było zabójstw i żeby ład w państwie, no był, żeby on po prostu funkcjonował. Proszę zwrócić uwagę, że jego najważniejszą zasadą polityczną, Karl Schmitt pisze o tym dokładnie tak samo, jest zasada równowagi. Ma być ład w państwie zbudowany. Elementy rywalizujące ze sobą mają rywalizować tak, żeby się nie pozabijać. Żeby po prostu nie przyczyniać się do chaosu w państwie. Jak zegar. Tak, to powiedzielibyśmy inaczej. Mauliński by się nie zgodził z tym. Nie? Mianowicie nie, on wychodził z założenia, że państwo to jest organizm. To jest organizm. I ten organizm musi dobrze funkcjonować. Zegarek trzeba naprawiać z zewnątrz, byśmy mogli powiedzieć. Organizm no, może chorować. Ale proszę zwrócić uwagę, niektóre, jeśli mamy jakieś elementy chore w organizmie, to inne, jak doskonale wiemy, jeśli ten organizm jest śmiertelnie chory, są w stanie przejąć pewne funkcje za ten i doprowadzić na przykład do jego uzdrowienia. To jest bardziej, powiedzielibyśmy, trochę biologiczne spojrzenie na to. Państwo jest dla Mauńskiego tylko i wyłącznie tworem ludzkim. I on podkreśla, żadna statolatria. Państwo ma służyć, jest narzędziem do tego, żeby nam było dobrze, a nie my jesteśmy dla państwa jakimś czynnikiem i to my mamy tutaj po prostu w tym momencie się podporządkowywać. To państwo jest dla nas, a nie my dla państwa. To jest bardzo istotny element. Proszę państwa, on oczywiście wychodził z założenia, że na czele państwa powinien być król. Był monarchistą, nie ukrywał tego. Ale co jest bardzo istotnego, proszę państwa, ja myślę, że tu możemy spokojnie, i on by się nie obraził na to, stwierdzić, że dla niego istotne było coś innego, że władca, czyli rządzący, obojętnie czy to będzie król, czy to będzie Józef Piłsudski, czy to będzie ktokolwiek inny, ma być arbitrem. On podkreślał bardzo mocno, że dlatego jest zwolennikiem monarchii, że król jest jedyną osobą, która poprzez to, że wywodzi się z pewnej rodziny, nie jest podporządkowany interesom partii politycznych, może być niezależny od opinii przez te partie no, głoszonych. Czyli ma być arbitrem w tym momencie. Wodził założenia, że w tym państwie ma być senat oparty na zasadzie selekcji. On ma być absolutnie niedemokratyczny. On ma być na zasadzie kooptacji wręcz, czyli po prostu zapraszania wybitnych postaci, tak jak to jest w Akademii Francuskiej, do tego, żeby do niego po prostu należały. Wychodził z założenia, że Sejm ma być gatunkowy, czyli organiczny. On posługuje się takim porównaniem, że tak jak są osoby, które się zajmują modelarstwem i potrafią piękne miasto zrobić w takim pomniejszeniu, to on wychodzi z założenia, że Sejm powinien być państwem w całości w pomniejszeniu. Że powinien właśnie gatunkowo odzwierciedlać wszystkie elementy, które w tym państwie funkcjonują. Dlatego był przeciwnikiem centralizmu. Wodził założenia, że mniejszości powinny być reprezentowane w tym Sejmie, że duchowieństwo powinno być reprezentowane. I to nawet rozważa nie tylko katolickie, ale stwierdza, że trzeba by było rozważyć, czy nawet nie duchowieństwo z innych wyznań, które funkcjonują w Rzeczpospolitej. To ma być po prostu państwo w miniaturze. Bo tylko w ten sposób będzie prawdziwie reprezentowało, proszę zwrócić uwagę, będzie reprezentowało interesy tego państwa, jak on wychodził z założenia. Jako że Mauliński był, nie chcę powiedzieć zwolennikiem walki klas, ale wychodził z założenia, że walka klas jest faktem. Właśnie tak jak Georges Sorel, że to jest coś, czego się nie da zignorować jak część prawicy, że to jest fakt. Wychodził z założenia, że powinna istnieć izba korporacyjna. I możemy nawet powiedzieć wprost, Mauliński siebie uważał za syndykalistę, proszę państwa. Wychodził z założenia, że on jest syndykalistą, ale wychodził z założenia, że należy to słowo interpretować nie w taki lewicowy sposób socjalistyczny, ale on wychodził z założenia, że syndykalizm jest jedyną odpowiedzią na wertykalne, na wertykalne i horyzontalne układy ekonomiczne. Na to, że istnieje rywalizacja między tymi, którzy posiadają i tymi, którzy no, dają swoją pracę w zamian za pensję. I nie należy jej negować. Należy ją po prostu starać się też doprowadzić do sytuacji, w której ona nie będzie szkodziła społeczeństwu, nie będzie przeszkadzała w rozwojowi i budowie dobrobytu. Stąd wychodził z założenia, że powinna być izba korporacyjna, gdzie właściciele będą wraz z przedstawicielami, trudno mi powiedzieć, czy związków zawodowych, czy po prostu jakichś przedstawicieli pracowników, będą się dogadywali co do
pewnych spraw, które dotyczą całości spraw ekonomicznych w państwie. No i Mussoliniego, przepraszam, który zlikwidował walkę klas. I to jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Ten element, myślę, że może mniej we Włoszech, ale bardziej w Hiszpanii generał Franco był eksponowany, jeśli chodzi o myśl Małyńskiego. Tam się podobały kilka takich elementów, ale proszę Państwa, Państwo wybaczą, nie ma czasu, żeby o tym powiedzieć, to może na kiedy indziej dobra historia o tym, jakie elementy były atrakcyjne w czasie wojny domowej w Hiszpanii z myśli Małyńskiego i przeszczepiane na grunt hiszpański. Proszę Państwa, albo w ramach dyskusji. Proszę Państwa, i rzecz, którą z wielką lubością tutaj powiem, a mianowicie Małyński podkreślał niezawisłość sądów. To jest bardzo ważny element i o co mi tutaj chodzi, dlaczego ja to mocno podkreślam. Proszę Państwa, on pisze wprost, to jest cytat, o heroicznym sądownictwie. A mianowicie sądownictwo musi nie podlegać żadnej władzy, a wychodził z założenia, że trójpodział władzy i budowa systemu demokratycznego automatycznie wydaje sądownictwo na łup władzy ustawodawczej. Automatycznie ta władza jest na tyle upośledzona, że będzie się przyklejała do władzy ustawodawczej i wychodził z założenia, że jeśli chodzi o kwestie sądów, to tam muszą trafiać najlepsi z całego społeczeństwa, spośród elit państwowych, do właśnie tego gremium. Do tego gremium. Proszę Państwa, no, można by było dużo o tym mówić, ale jako, że jestem przekonany, że Państwo sięgną do tej książki, bo ona jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy kliknąć parę razy w internecie. Przypomnę, Federacja Bibliotek Cyfrowych i książka Myśli i koncepcje dla rozwagi przy tworzeniu nowej konstytucji polskiej jest po prostu do ściągnięcia w PDF-ie. Proszę Państwa, no i pytanie zasadnicze Małyńskiego, już na koniec. Jak pokonać komunistów? To była sprawa zasadnicza dla niego. Proszę zwrócić uwagę, jak Państwu mówiłem, on wychodził z tego rozważania. Dla niego to był szok, który go zmusił do pewnych poglądów politycznych. Jak ich pokonać? Po 1935 roku on jest coraz bardziej pesymistyczny. Publikuje kilka artykułów w prasie szwajcarskiej, które no, coraz, powiedzielibyśmy, bardziej są przeniknięte pesymizmem. No tutaj to ja w ogóle będę miał kłopot z przeczytaniem tego, ale postaram się, bo kolor czcionki miał być trochę inny, proszę Państwa. A mianowicie w gazecie lozańskiej w 1934 roku pisał następujące zdanie. Co by się wydarzyło, gdyby narody chrześcijańskie, już teraz osłabione przez larwalny bolszewizm, działając jeden przeciwko drugiemu, posunęły w szaleństwie do wypowiedzenia sobie bratobójczej wojny? Według zdania prawie wszystkich wojna tego rodzaju przerażająco mordercza bardzo szybko przerodziłaby się w rewolucję bolszewicką. I tak jak wojna przeciwko bolszewikom przerodziłaby się w antybolszewicką kontrrewolucję. A mianowicie Małyński wychodził z założenia, że integracja kontynentu polityczna, że układ polsko-węgierski, ja się postaram do końca roku artykuł na temat relacji polsko-węgierskich w jego myśli, bo to była główna oś jego myślenia, że Polacy i Węgrzy mają pewną misję do spełnienia w Europie i wychodził z założenia, że to są dwa państwa, dwa narody o silnym antykomunistycznym nastawieniu. W każdym bądź razie wychodził z założenia, że Piłsudski, że Polacy mają misję pociągnięcia całej Europy, on pisał wprost, do krucjaty antybolszewickiej, do w pewnym momencie uderzenia na wschód i pociągnięcia Europy Zachodniej, śpiącej Europy Zachodniej za sobą. Ale wychodził z założenia, że jeśli uda się, a wychodził z założenia, że komuniści dążą do tego, żeby wybuchła pomiędzy narodami europejskimi wojna, ja o tym pisałem w kontekście, w artykule w Profil Regadlego tak zwanego lodołamacza, czyli kogoś, kto będzie forsował tak naprawdę po cichu komunistyczny pomysł i doprowadzi do tego podpalenia Europy. Wiemy, że to był Hitler w pewnym momencie. No to w tym przypadku, tak jak pisze Małyński, konflikt pomiędzy narodami europejskimi automatycznie, jakakolwiek wojna, doprowadzi do triumfu komunizmu. Stalin ją wykorzysta, żeby pójść na zachód, żeby ten komunizm jak najdalej na zachód doprowadzić, a kto wie, czy nie w ogóle w tym momencie nie sięgnąć po władzę nad światem. Proszę Państwa, jak już mówiłem, po 1935 roku on stopniowo
odsuwa się od spraw politycznych. To nie jest tak, że on nie jest aktywny. On rzeczywiście wtedy bierze udział w bardzo takim ciekawej grupie intelektualistów europejskich skupionych wokół czasopisma Contre-Révolution, które wychodziło nie we Francji, a było francuskim czasopismem, ale w Szwajcarii, bo we Francji się nie mogło ukazywać. Tam była cenzura w III Republice, proszę zwrócić uwagę. Więc współtworzy to czasopismo, daje podobno nawet na nie pieniądze. Wraz z hrabią Leonem de Poncins, wicehrabią Leonem de Poncins buduje redakcję tego czasopisma, poświęca się przemyśleniom, no i na pewnego rodzaju z takiego poduszczenia Leona de Poncins streszcza to, co zawarł w tych 40 swoich książkach w jednej broszurze. W książce Wojna okultystyczna, ja wolę bardziej tytuł Mroczna wojna, bo ona oddaje ten mrok, który się czai, tą opozycję między światłem a ciemnością, która przebija przez praktycznie całą tą broszurę, w której on opisuje, jak wyglądała historia Europy od rewolucji francuskiej aż po zwycięstwo Lenina w rewolucji bolszewickiej i jakie elementy tutaj możemy wspólne dla całej Europy wyodrębnić. W każdym razie no, umiera w 1938 roku i popada w totalne zapomnienie, chociażby z tego powodu, że zmarł bezpotomnie, że nie miał potomstwa, nie miał nikogo, kto mógłby tą spuściznę przekazać. Dobra w Polsce zapisał Kościołowi katolickiemu, jego archiwum w Szwajcarii się ulotniło gdzieś. Ja przypuszczam, że znaleźlibyśmy je gdzieś we Francji. Może się uda kiedyś je odnaleźć. W każdym razie to jest taka moja hipoteza, że wicehrabia de Poncins swoje następne książki w wielu wypadkach po prostu produkował na bazie tego, co Małyński tam mu zostawił. Wskazówki na to można znaleźć, chociażby w historii komunizmu, gdzie on się powołuje na rzeczy, których ja jeszcze w żadnej książce Małyńskiego nie znalazłem. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. Wiem, że było nieprzyzwoicie długo.